Tomasz Misiek, zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejszą rozmowę. Sebastian Ciemnoczułowski, radny wojewódzki, doradca prezydenta miasta, jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry, witam serdecznie. Pan pojechał na urlop, a w Platformie tąpnęło. Tak? Tak. Pewnie są tacy, którzy powiedzą, może dobrze, żeby nie wyjeżdżał więcej na urlop. oczywiście żartuję. Niektórzy chcieliby, żebym nie wracał z urlopu. Aha, żeby był pan tam cały czas. No rzeczywiście, pewnie i takie komentarze też czytam. Tak, kolegów czy koleżanki by pan znalazł. Pan zdziwiony był tym, że Tomasz Morzejko nie, zostaje tak dlatego, z impetem dosyć skreślony. Nie, dlatego, że musiał chyba sam się tego spodziewać po tym, jakie decyzje podejmował i jakie wykonywał także działania. Między innymi przez jego osobę było tak trudno zbudować czy ustabilizować ten układ koalicyjny, który w tej chwili działa w sejmiku województwa lubuskiego. On był taką osobą, która inspirowała różne działania, które były nieczytelne, nielogiczne. Nie można było ani na Tomka Morzejkę liczyć, ani wierzyć w jego lojalność, ani także w taką jakąś, nie wiem, pogląd na to, się co... do końca, że tak się stanie, jak się stało, bo kiedy już doszło do tego ostatecznego aktu, kiedy dowiedział się, pojawił się na pasku w TVN24 na przykład, więc zrobił jego największy sukces w karierze politycznej. Zrobił się dużo bardziej sławny, a przynajmniej dołączył do zaszczytnego grona, bo jednak tam kilka nazwisk było bardziej znacznych dla Platformy Obywatelskiej, tak mi się wydaje przynajmniej, niż pan Tomasz Morzejko, z całym szacunkiem dla niego. Ale kiedy tuż po tym dowiedział się, że taka jest sytuacja, no to już mówił wprost, Waldemar Sługocki to wirus Platformy Obywatelskiej, podobnie jak Grzegorz Schetyna i tak dalej, i tak dalej. Ja pytałem o to przewodniczącego Sługockiego tutaj w tym studiu i on mówi, że no, trudno mu komentować tego rodzaju sformułowania. Myślę, że po dżentelmańsku pan profesor starał się być po prostu grzeczny, natomiast mówi, że no, pan Tomasz Morzejko powinien się był tego spodziewać, czyli powiedział dokładnie to, co pan przed chwilą. To po pierwsze, a po drugie, no tak się składa, że został wykluczony z Platformy w sposób demokratyczny, bo to ludzie zdecydowali o tym, że tak ma wyglądać przyszłość partii, znaczy, że ona się trochę zmienia. Powiem wprost, bo ja nie jestem profesorem, myślę, że mogę sobie na to pozwolić, znam tą partię od podszewki, to jest moja jedyna w życiu partia, tworzyłem od podstaw i chyba mam prawo, żeby to powiedzieć. Po prostu Tomasz Morzejko nie podpisał się pod układem koalicyjnym. No jak może funkcjonować w partii politycznej człowiek, który nie akceptuje koalicjanta, czyli Polskiego Stronnictwa Ludowego? Jeżeli on się pod tym nie podpisuje, no to naturalnym jest wniosek o wykluczenie takiego człowieka z klubu. Był z partii. Nie wspomnę o całej historii Tomasza Morzejki, który w tej chwili uzewnętrznia swoje żale i jakieś tam pretensje do całego świata, bo rzeczywiście oprócz tego paska na TVN-ie chyba wiele w życiu politycznym nie osiągnął, oprócz sporowania funkcji, które mu dały intratne korzyści i cała ta cały dzisiejszy obraz Platformy, jaki mamy, zawdzięczamy między innymi takim ludziom jak Tomasz Morzejko i się to jest bardzo trudno odbudować, to zaufanie, bo dzisiaj ja słyszę w komentarzach Tomka takie zarzuty, że tutaj ktoś jest dyktatorem, ktoś sprawuje jednoosobowo rządy, a to przecież Tomasz Morzejko znany był z tego, że łamał ludzi, że Artur Łukasiewicz powiedział, że był trochę bulterierem, jak trzeba było taką żołnierską naturę, coś zrobić tak mało dyplomatycznie, to pani Bukiewicz mówiła, to teraz pan Tomasz Morzejko wychodził i było od takich załatwiania trochę czarnych spraw wewnątrz partyjnych. Miał różne ksywy charakteryzujące taką postawę, od kaprala po bardziej dosadne sformułowania. Za jego czasów zarządzania strukturą Platformy jako sekretarz nie było zbyt wiele demokracji. Tam się nie liczyło z głosem przeciętnego członka Platformy Obywatelskiej. Więc dzisiaj jakby mówienie tego samego na ludzi, którzy próbują tą Platformę odbudować, po tym jak Tomasz między innymi ją doprowadził do takiego stanu, do jakiego doprowadził, no jest troszeczkę chichotem historii. No dobrze, a ile prawdy będzie w takim stwierdzeniu? Trochę na wyrost, jeden z gorzowskich publicystów prowadzi swój portal nad Wartą. Poczytny bądź mniej poczytny, słynie z tego, że tam się pojawia często dosadny język i pojawiają się takie quasi-sensacje, niekoniecznie potwierdzające się później, natomiast sensacyjny potrafi być portal pana Beglińskiego. I mówi, że następnie w kolejce stoją już pani Bożena Bukiewicz i pan Stefan Niesiołowski. To jest bardzo prawdopodobne. Bardzo prawdopodobne, no dlatego, że jest to, są to te osoby, które prezentowały właśnie tego typu
tego typu sposób myślenia, jeżeli chodzi o zarządzanie strukturą. Stefan Niesiołowski to raczej na odległość, bo no, z całym szacunkiem dla profesora Niesiołowskiego, no raczej bywał tutaj bardzo rzadko. Ja mam bardzo zawsze trudny moment, próbując opowiadać się na temat profesora Niesiołowskiego, dlatego, że to jest człowiek, który jest zasłużony dla polskiej demokracji, dla opozycji i w ogóle... Kontrowersyjna i barwna postać, ale absolutnie. To zupełnie inna kwestia. Natomiast jeżeli chodzi o jego działalność tutaj na terenie województwa lubuskiego jako parlamentarzysty, no to jest śladowa, mówiąc delikatnym językiem. No już nie mówiąc o takich przypadkach, które się zdarzały, że przyjeżdżał i nie do końca wiedział, gdzie jest w danym momencie województwo lubuskim. Tak? Jednocześnie próbuje tutaj jakby kontestować to, co się dzieje, próbuje to krytykować, nie wspiera, wcześniej wspierał te różne kontrowersyjne działania poprzedniego przywództwa Platformy Obywatelskiej, no więc jest to jakby naturalne, no jeżeli, znaczy to jest ich decyzja, no nikt nie będzie nikogo w Platformie Obywatelskiej trzymał na siłę, tym bardziej jak ktoś nie chce. Ludzie, którzy dzisiaj próbują tą platformę naprawiać, w tej platformie zawsze byli, mimo tego, że stanowili ówcześnie bardzo twardą często opozycję. Nikt się wtedy na nikogo nie obrażał, byliśmy w jednym środowisku, próbowaliśmy ze sobą współpracować. No dzisiaj widocznie jest inaczej, ktoś traci władzę, to obraża się, zabiera zabawki. To jest konsekwencja tych audytów, które były robione w całej Polsce i to jest właśnie ten czas, kiedy Platforma musi wyczyścić to wszystko, jeśli chce nadal funkcjonować na scenie politycznej i co więcej, no raczej iść w górę, jeśli chodzi o poparcie. Jestem daleki, ja właśnie takie dyskusje jak dzisiaj, myślę, że powinny być już takimi jednymi zasadnimi na antenie mediów. To jest ten czas audytu, który się kończy w kraju. My czekamy w tej chwili na ich wynik. Ale i pan wiedział, i ja wiedziałem, i wszyscy ci, którzy się trochę interesują polityką, że skoro były robione te audyty, to nie po to, żeby sobie zrobić jakiś tam audyt i powiedzieć, o, u nas było super, ale wszystko w porządku, tylko po to, żeby no miało to jakieś konsekwencje. No nie żartuj, no to jest oczywista sprawa. No ktoś ponosi odpowiedzialność za to, za ten wynik wyborczy. Chociażby za wynik Bronisława Komorowskiego, czyli przegrał wybory, które się nie dało przegrać. Przez to dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość sprawuje tak naprawdę jednopartyjną władzę w kraju. Tego by pewnie nie było. Ktoś za to wszystko ponosi odpowiedzialność, za te, już nie wspomnę o innych historiach, bo na to nie ma w tej chwili miejsca i czasu. I te audyty właśnie są po to. No. Jak jest odpowiedzialność, znaczy jak są decyzje, które były źle podejmowane, to musi być jej odpowiedzialność. Wspomniał pan o Prawie i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich, dzisiaj 3 sierpnia, czyli za 3 dni dokładnie, mija pierwsza rocznica wyboru na urząd prezydenta pana Andrzeja Dudy. No i są tacy, którzy mówią, że to jest ten czas, kiedy powinno się zacząć głośno mówić o tym, czego nie udało się zrobić przez ten rok czasu, bo ja rozumiem pierwszy miesiąc, 100 dni, tak, ale 12 miesięcy to już jest taki czas, że nawet osoba będąca absolutnie spoza polityki i wchodząca w nią, no po roku czasu powinna się ogarnąć na urzędzie prezydenta. No i teraz niektórzy mówią w ten sposób, przypominając, widzi pan, co się dzieje w internecie, tak? Obietnice sprzed wyborów prezydenckich, mamy rok po wyborach prezydenckich za 3 dni, może przez 3 dni się coś jeszcze wydarzy ciekawego, chociaż nie sądzę. No i ktoś mówi, sztandarowe postulaty pana prezydenta nie zostają spełnione, pewnie z różnych przyczyn, to nie tylko on jest winien temu wszystkiemu, że to się nie udaje w naszym kraju, no ale faktem jest, że dobrze, pewnych że rzeczy nie ma. Dobrze, tak? Obniżony wiek emerytalny, pierwsza sprawa, kwota wolna od podatku, druga sprawa i pewnie jeszcze kilka takich rzeczy moglibyśmy z powodzeniem wymienić. Nic się nie wydarzyło w tej materii. Ustawa frankowa. To jest news wczoraj i dzisiaj mocno komentowany przez ekonomicznych dziennikarzy. Dobrze, można tak powiedzieć przekornie, dobrze, że tych obietnic pan prezydent nie realizuje, bo mogłyby się niektóre skończyć katastrofą finansów publicznych. To mówią ministrowie Prawa i Sprawiedliwości, no między innymi dlatego stoją w opozycji do pani premier, pewnie do prezesa partii. Mówią, słuchajcie, nie da się, fizycznie się nie da, bo nie ma z czego. Tak? No, Prawo i Sprawiedliwość tak naprawdę wiedziało, że będzie ich stać i to dlatego, że Platforma wypracowała takie zasoby finansowe i takie oszczędności i dodatkowe dochody, które były w tym roku, a nie będzie ich w przyszłym. Na przykład podział zysku z NBP. Że stać ich będzie tylko na rozdanie 500 zł dla Polaków. I to na pewno w pierwszym roku, bo po to, żeby słupki wyborcze wzrosły. Tak? I bez dwóch zdań to się udało. I to się absolutnie udało. Był majstersztyk polityczny, tak, bez względu na to, czy nas na to stać, czy nie stać. Bo wie pan, ludzi na ulicy to średnio interesuje, nikogo czy oni muszą to nie wziąć interesuje. Kredyt. Jest 500, super. Tak, i Trybunał Konstytucyjny, obawiam się, że w większości Polaków nie interesuje. I to absolutnie było przemyślane, to było
dobrze przeprowadzone. W kategoriach politycznych brzydko, absolutnie sprawne. Brzydko powiedzieć, kupiono tym wiele głosów. I na tym Prawo i Sprawiedliwość będzie bazowało jeszcze przez bardzo długi okres czasu. Natomiast inne decyzje, inne zapowiedzi programowe pana prezydenta są nie do zrealizowania. To chyba wszyscy wiedzieli, chodziło tylko o to, żeby wygrać wybory. Ale widzi pan, że jest ruch w interesie. Pan będąc na urlopie przecież nie zamknął się w głuszy, puszczy i nie był odcięty od wszystkiego. Są gazety, radio, telewizja, internet przede wszystkim. Każdy ma w komórce. Czyta pan, jakie mamy projekty opodatkowania Polaków i okazuje się, że ktoś jednak siedzi w tych ministerstwach i myśli, skąd wziąć pieniądze na różne rzeczy. Teraz po cichu mówi się o kolejnym podatku. Zresztą Prawo i Sprawiedliwość już teraz robiło wtedy nie za bardzo skutecznie, ale próbowało przynajmniej. Kwestia opodatkowania ludzi, którzy posiadają samochody osobowe w naszym kraju. Jeśli ktoś ma 10-letni samochód, zapłaci dużo, mniej niż 10 lat zapłaci też dużo. Właściwie nic nie zapłacą ci, którzy mają nowi. 65% pojazdów poruszających się po polskich drogach to samochody ponad 10-letnie. Statystyka wszystkich pojazdów, które się poruszają po polskich drogach, to samochody 14-letnie. To nie jest tak, że nagle będzie boom i wszyscy polecą do salonów, bo Polacy wyciągną te pieniądze, co zebrali z 500+ i każdy sobie kupi chociażby nowego Fiata, tak, za 70 tysięcy, bo gdyby go było stać na tego Fiata, czy jakikolwiek inny samochód, to już dawno by go kupił, a nie jeździł Golfem zdezelowanym z 95, tak? To jest klasyczny taki, klasyczna pułapka wszystkich tych, którzy przez dłuższy czas nie rządzili i wydaje mi się, że, znaczy nawet nie wydaje, bo ja uważam, że tutaj nie było braku wiedzy, tylko to był kompletny cynizm wyborczy, żeby wygrać wybory, obiecując pewne rzeczy, których wiadomo było, że się nie da zrealizować, ale w niektórych przypadkach była to naiwność tak zwana, bo dopiero jak się wchodzi do ministerstw, patrzy się na to, co jest, wiadomo, ile mamy w kasie. Co jest, no tak, w portfelu, co jest w szufladach i skąd wziąć na to pieniądze, to jest przerażenie w oczach i nagle blady strach. Nagle minister finansów wycofuje się z wielu rzeczy i jak klasyczny minister finansów w każdych rządach, typowym takim hamującym, studzącym ten rozpęd taki wydatkowy. Minister Morawiecki, premier Morawiecki generalnie też studzi te wszystkie... No studzi, podobno ma jakiś plan, którego nikt do końca nie widział. Mamy szczątkowe informacje dotyczące planu, ale jak się wczytać się w plan i pomysły na to, jak pomagać w różnych sektorach, to można się przestraszyć. Pomysł, jak wspomóc przedsiębiorców, zwłaszcza małych i średnich, znosząc im ZUS, którego de facto się nie zniesie, tylko będą płacić więcej, kiedy zostanie to połączone z podatkiem dochodowym. Tam jest kilka takich pomysłów, natomiast tam granicą jest przychód, a nie dochód, słyszę, na odpowiednim poziomie. No tam jest kilka takich rzeczy, które są... Po pierwsze jest to nie jest plan, po drugie nie jest on skonkretyzowany, nie znamy harmonogramów, nie wiemy, co będzie kosztować i nie znamy tej inżynierii wdrożenia pewnych tych rozwiązań. Ale jak ja słyszę, że komuś się coś daje, jak 500 zł, albo się zabiera jak ZUS, to nikt nikomu świętą różką tego ani nie daje, ani nie odbiera. Są nasze pieniądze i my zapłacimy kiedy za te 500+, i my zapłacimy także te rozwiązania tak zwane księżycowej gospodarki. No będziemy tak więcej płacić za wodę, wie pan dokładnie, tak, PRL płaciliśmy, że woda, która jest pożytkowana do produkcji napojów wszelkich, będzie u nas dużo droższa niż jest w tej chwili. Okazuje się, że będzie droższa 8 razy czy 10 razy w stosunku do tego, jaka jest cena w tej chwili. Przynajmniej taki jest plan. No i przedsiębiorcy, którzy mają wielkie firmy, tak? Od Coca-Coli przez Soki, Kubusie, Tymbarki i inne, mówią, to my wam serdecznie dziękujemy, my się wyprowadzamy z Polski, bo w Czechach, w Niemczech, w Rumunii, w kilku innych miejscach, gdzie mamy swoje fabryki, ta woda jest dużo tańsza i my będziemy po prostu produkować tam, bo i tak nam się to skalkuluje, nawet jeśli będziemy przywozić te napoje do Polski, a u nas ludzie, którzy pracują, no niestety, nie będą pracować. Do tej pory korzystaliśmy jako kraj, który cały czas jest krajem bogacącym się, rozwijającym się, z tego, że jednak mieliśmy niskie koszty funkcjonowania tych przedsiębiorstw w kraju. No jeżeli ten czynnik wyeliminujemy, to tutaj nikt nie będzie się interesował naszym regionem. A tym bardziej, że niebezpieczne jest to, że Prawo i Sprawiedliwość, wprowadzając ustawy inwigilujące także przedsiębiorców, inwigilujące tak naprawdę każdego, powoduje to, że żadna firma zachodnia, która jednak bardzo dba o swoje bezpieczeństwo informacji handlowych, nie będzie chciała tutaj zainwestować żadnych pieniędzy, bo w każdej chwili będzie narażona na wyciek tych informacji i brak bezpieczeństwa finansowania. Na to sobie nikt nie pozwoli. Ja przykład kolejny tej ustawy nieszczęsnej frankowej, szczęsnej i nieszczęsnej. Pan prezydent, pamiętam, że w kampanii wyborczej wprost powiedział, że on jest za tym, żeby przewalutować kredyty frankowe po cenie z dnia, z którym się brało ten kredyt. A dzisiaj jaki mamy ten kształt ustawy? Po pierwsze,
banki będą mogły to robić dobrowolnie, nie można już ich zmusić, ja się zgodzę albo się nie zgodzę, czyli znowu ten mały obywatel w stosunku do tej machiny bankowej jest takim pionkiem. No oczywiście, nie ma żadnych szans. Nie, po drugie, granica 350 tysięcy, przepraszam bardzo. No, jaki dom kosztował 350 tysięcy? Jeśli ktoś wziął 400, już się nie łapie. Nawet w Zielonej Górze, ale większość frankowiczów brało domy w dużych miastach, gdzie ceny nieruchomości są diametralnie inne, nawet niż w Zielonej Górze. No za pół miliona ciężko kupić kawalerkę w Warszawie. Więc tak? Kogo to będzie tak naprawdę dotyczyło. Później się okazuje, tak naprawdę to chodzi tylko o spridy, o różnice w spridach i ta różnica nie będzie zwracana, co może jest akurat dobrym pomysłem, tylko będzie jakby rekompensowana, odliczana od kapitału, czyli zmniejszyć kapitał do spłaty. No ale jak to się ma do tego, co było mówione w zapowiedziach wyborczych? Tak samo mówiło się o tych 500+, które to jest, jeszcze raz przypomnimy, to jest jedyny w tej chwili postulat, który wszedł w życie. To miał być dla wszystkich ostatecznie. Tak, też słyszeliśmy, że na każde dziecko, bo tak, a wiemy, jak się tym to skończyło. No podsumowując, no to jest rok już pracy, zostało 4 lata. No, oprócz tego pan prezydent w kampanii wyborczej mówił, że i to krzyczał tak nawet, że dosyć siedzenia pod żyrandolem, dosyć bycia notariuszem, żaden prezydent nie powinien być notariuszem. A tak naprawdę jego praca ogranicza się do tego, że podpisuje bez mrużenia okiem wszystkie ustawy, które wychodzą z parlamentu. Czasami w cieniu wizyty papieża. I tak, właśnie ustawa o Trybunale Konstytucyjnym w cieniu wizyty papieża. Zamknijmy ten temat, bo moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać, zwłaszcza, że pan pewnie z racji swojej opcji politycznej miałby tutaj jeszcze dużo, dużo do powiedzenia, aczkolwiek no, znaczy, mówiliśmy o faktach raczej, tak? Można o nich dyskutować. Starałem się nie mówić złośliwie. Tak. Pan prezydent, ja życzyłem na początku i to też publicznie, gdzieś tam o tym pisałem, życzyłem panu prezydentowi jak najlepiej, bo to jest też nowe pokolenie, jest to polityk powiedzmy mojego pokolenia, trochę starszy i dobrze by było, żeby tacy ludzie wnieśli coś innego niż takie złe standardy obowiązujące w polityce, czyli obiecywanie po to, żeby coś wygrać, a później tak naprawdę ograniczenie się do wykonywania rozkazów jakichś osób, które nie sprawują dzisiaj w Polsce żadnej funkcji. To jeszcze raz o tym, co się wydarzyło, jak pana nie było. Mamy też przed nadzwyczajną sesją Rady Miasta list skierowany do radnych, do prezydenta, od stowarzyszeń wszelkich w Zielonej Górze, bo wiele tam stowarzyszeń się podpisało pod tym, czy grup inicjatywnych. Po prostu, którym, no akurat ostatecznie tak się stało, że ten list nie miał żadnej mocy sprawczej, bo radni jednogłośnie zagłosowali tak, a nie inaczej. Natomiast no nadal stowarzyszenia narzekają na konsultacje, tak? Czym bliżej finału powstawania tego dokumentu, który miał być taką księgą wyznaczającą standardy konsultacji, bo właściwie ten dokument jest przecież na ukończeniu, to ja mam wrażenie, że się nic nie zmienia kompletnie. Że nadal jest tak, że dobrze, że się dzieje, że konsultujemy, ale jak już coś skonsultujemy, to są tacy, którzy mówią, że i tak jest źle, i tak jest źle. Ja trochę jestem niestety zasmucony tym, dlatego że jednak przecież inicjatywy organizacji pozarządowych, mieszkańców rozpoczęliśmy pracę nad tymi dokumentami. Wydaje się, że bardzo porządnie od warsztatów, od szkoleń. Brali w nich udział pan prezydent, wiceprezydenci, naczelnicy, wszyscy tak naprawdę, którzy podejmują najważniejsze decyzje w mieście i właśnie strona druga, społeczna, pozarządowa. Druga albo pierwsza, no bo to zależy od punktu widzenia. Nie ma znaczenia. Natomiast my dalej pracujemy, a ta strona jakby też nie uwzględnia tego, że te prace trwają. Trwają często. Tylko teraz, która urzędnicy nie uwzględniają? Nie, urzędnicy nie protestują przeciwko swoim decyzjom, tak? I fajnie by było się wcześniej spotkać, wysłuchać dlaczego, jaki macie postulat. Lepiej najpierw porozmawiać, a nie czytać tam, nie wyczytywać czegoś z listów. No ja bym tak wolał, bo wydaje mi się, że to jest uczciwe. Tak samo jak uczciwie usiedliśmy do stołu i razem na ten temat rozmawialiśmy. No i teraz tak naprawdę nie wiem, czy warto dalej pracować nad tym dokumentem. Ja się cały czas zastanawiam, czy nie warto, bo ja byłbym gotów postawić taką tezę, nawet gdzieś stawiam ją głośno, mówiąc, że nawet jak wypracujecie ten dokument, to oprócz tego, że zostanie wypracowany, że będzie można powiedzieć, że jest, mamy przejrzyste wszystkie teraz zapisane tutaj paragrafy, które dotyczą konsultacji, wiemy jak robić, co można, czego nie można, gdzie pikniki, gdzie spotkania, tak, gdzie jakieś tam inne rzeczy, to ostatecznie na koniec i tak będzie tak, że zawsze ktoś wyjdzie i powie,
napisali sobie dokument jakiś, no, ja co mnie to interesuje. Swoje. A ja chcę, swoje, ja chcę po swojemu, ja chcę, żeby tylko mój głos był brany pod uwagę, to ja mam być dominującym podmiotem w konsultacjach, i tak dalej, i tak dalej, a ten dokument coś tam, niech oni sobie tam konsultują. I tak się zastanawiam, czy to ma sens, bo osoby, które pracują nad tym dokumentem, jednocześnie zgłaszają jakieś swoje właśnie postulaty, pretensje i uwagi do tego, co się dzieje w procesie inwestycji czy konsultacji. No, nie wiem. Trzeba to przemyśleć pewnie i zastanowić się, jaki... Może trochę chłodniej musi się na dworze zrobić, chociaż lato nie mamy najpiękniejszego, ale może rzeczywiście, jak już lato się skończy, rozpocznie się wrzesień, dzieciaki wrócą do szkół, ludzie powracają z urlopów i zaczną zajmować się przede wszystkim pracą. Znaczy, jeszcze to może jedno słowo komentarza do tego. No, konsultacje mają polegać na tym, że każdy głos każdego podmiotu ma być równorzędnie brany pod uwagę. I to też udawało się chyba robić w trakcie bottom-upów, które inicjowali mieszkańcy. No, mówił o tym Filip Gryko, tutaj, z którym rozmawiałem wczoraj, tak? Mówi wyraźnie, no jeśli były konsultacje, braliśmy to pod uwagę. Ci, którzy brali udział w procesie, byli zadowoleni. Natomiast nie może być tak, że jedno stowarzyszenie, jedna strona czy dwa stowarzyszenia zdominują głos mieszkańców. Okazuje się, że tam, gdzie jest dużo mieszkańców, naprawdę tak, jak to było na Dolinie Gieśnika, tak, no to okazuje się, że w 90% to mieszkańcy jednak mają podobne zdanie. A mimo często sprzeciwu stowarzyszeń, które cały czas twierdzą, że to oni reprezentują mieszkańców. No tak do końca chyba nie jest. Każdy głos powinien być równorzędnie brany pod uwagę. Ten regulamin jakby to wypracować. No właśnie, nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy. Ja czekam na konsultacje na Wzgórzach Piastowskich. Bardzo mnie interesuje to, co ludzie powiedzą, bo spotykam się z różnymi osobami i każdy ma inne zdanie w tym temacie. Ja szanuję wszystkie, zwłaszcza, że znam tych ludzi, którzy są po jednej i po drugiej stronie. Natomiast ciekaw jestem bardzo, jak rzeczywiście zbiorą się mieszkańcy tego osiedla, co oni będą mieli do powiedzenia w tym temacie, bo może być bardzo ciekawie. Ja niejednokrotnie w takich zupełnie prywatnych rozmowach właśnie gdzieś tam w okolicach Piast Polany spotykałem różnych ludzi mieszkających tuż obok. I można odnieść wrażenie, że oni żyją w innej rzeczywistości, a w nieco innej żyją ci, którzy są głośniej. No właśnie. No i to o tym już mówiliśmy, nie? Że 90% mieszkańców, którzy nie angażują się na co dzień w pracę polityczne, społeczne, po prostu pracują, żyją, funkcjonują na osiedlu, mają często bardzo zdrowy pogląd na to, co tam się powinno znaleźć, często w opozycji do różnych stowarzyszeń. Także strony administracyjnej, to też trzeba jasno powiedzieć. Ale to nigdy nie będzie tak, że wszystkich uda się zadowolić, natomiast no, oby udawało się wypracować kompromis, zwłaszcza jak są pieniądze, a zegar tyka, tak? Zegar tyka, trzeba te pieniądze skutecznie wydać i tutaj warto chyba pochwalić, nie tylko dlatego, że dla pana prezydenta pracuje, ale jednak pochwalić taką strategię miasta, że inwestujemy wtedy, kiedy można znaleźć na te inwestycje dodatkowe pieniądze. Gdzie hospicjum. Tak jest, że nie wydawać wtedy, kiedy tych pieniędzy nie ma z budżetu, bo gdybyśmy wydawali tylko z budżetu, to dzisiaj byśmy nie mieli na wkłady własne do projektów unijnych i de facto nie osiągnęliśmy efektu skali. Bo... I też byliby tacy, którzy mówiliby, że to źle, że wydaje się z budżetu. Znaczy, no dzisiaj by mówili. Po co pan prezydent wydał wtedy z budżetu, teraz nie ma pieniędzy na wkłady własne. Oczywiście trzeba być cierpliwym, czekać na ten efekt i na udowodnienie, że miało się rację. To kosztuje dużo czasu, cierpliwości, głosów, krytyki, ale warto i nerwów. Ale tak jak w przypadku konsultacji społecznych, okazuje się później, po fakcie, że dobry rozsądek tych, którzy naprawdę o tym powinni decydować, czyli mieszkańców, bo to ich dotyczy, wygrywa. I w wyborach, każdych wyborach, w każdych ostatnich wyborach samorządowych mieszkańcy to potwierdzają, wybierając Janusza Kubickiego na prezydenta miasta. Sebastian Ciemnoczołowski, radny wojewódzki, członek Platformy Obywatelskiej, doradca prezydenta Zielonej Góry, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie.